Wyznaniowej, które, jak wiecie, będą miały miejsce w Łodzi. Chcę poruszyć temat swój obcy. Chyba każdy z nas był w takiej sytuacji, kiedy czuł się obco, kiedy czuł się nieswój w grupie, w której się znajdował. Właściwie szukał swojego miejsca, próbował odnaleźć swoje miejsce. Pewnie też byliśmy w sytuacji, kiedy nagle w naszej dobrze znanej grupie, mającej swoje tradycje, zwyczaje, nagle pojawia się ktoś, kto zupełnie jak gdyby nie pasował, myśli inaczej, pochodzi z innego regionu albo z innej przestrzeni, jakiejkolwiek by ona nie była. To bardzo trudne wyzwanie, by umieć z tego swój obcy sprawić, byśmy wszyscy byli razem. Myślę, że to droga, do której powinniśmy dążyć i pewnie droga, do której dążą wszystkie małżeństwa, o różnej przynależności wyznaniowej.